Czysta, sterylna i wydajna. Od września ubiegłego roku w Zespole Szkół w Pieckach funkcjonuje nowoczesna kuchnia. Obiekt wyposażony jest w urządzenia spełniające surowe wymagania Unii Europejskiej. W kuchni przygotowywane są posiłki dla uczniów podstawówki, gimnazjum, a także dla przedszkolaków z pobliskiego przedszkola. W momencie, kiedy wybudowano tą bryłę C, już wybudowano pomieszczenia, przygotowano pomieszczenia do kuchni. Ale wiadoma sprawa, że uruchomienie takiej kuchni pochłania wielkie fundusze. No i obecna pani wójt postawiła sobie za zadanie, że uruchomimy tą kuchnię. Przy wykorzystaniu środków zewnętrznych zakupiono wyposażenie, które wyróżnia tą naszą kuchnię spośród wszystkich chyba kuchni szkolnych. Mamy najnowocześniejsze piece konwekcyjne, kotły, gary, patelnie. No super kuchnia wyposażona jest. W kuchni pracuje 5 osób. Kadra w każdy dzień pracy szkoły przygotowuje około 320 posiłków, z czego 80 trafia do przedszkola. Pracujemy na nowoczesnym sprzęcie, jak widać. Wszystko jest nowe. Sprzęt jest takiej nowej generacji, czyli się dużo lżej nam pracuje. Jesteśmy zadowolone, mam nadzieję, że uczniowie i dzieci też. Co znajduje się w menu szkolnym? Jakiego to są typu dania? Zważywszy na to, że trochę przepisy się zmieniły i trzeba uważać na to, co się dosypuje. Dokładnie, przepisy się zmieniły, musimy uważać na to, ale dostosowałyśmy się do tego. Dzieciom było troszeczkę gorzej. Najbardziej był problem z solą, czyli ta sól jest duża. Mniej tej soli po prostu jest, ale te zupy są gotowane zdrowo, czyli na dużej ilości warzyw, na wywarze warzywnym. Soli nie powiem, że nie ma, bo jest, ale jest odpowiednia ilość, taka jaką możemy stosować. Chętnych do korzystania z oferty szkolnej kuchni nie brakuje. To pokazuje, jak bardzo uruchomienie obiektu było potrzebne. Przypomnijmy, kuchnia wydaje około 320 posiłków. Wszyscy chwalą nie tylko smak podawanych potraw, ale i atmosferę, w jakiej jedzą. Jestem bardzo dumna, że sprostaliśmy zadaniu. Marzeniem byłoby jeszcze dostarczać posiłki do szkół w terenie, żeby też mogli jeść takie pyszne dwudaniowe obiady, ale to się wiąże z kolejnymi etatami, dowożeniem tych posiłków, no i obsadą mojej kuchni.